i witajcie w sobotę, już po południu. Nie zdążyłam się rano tutaj ogarnąć z tą kartką z kalendarza. No i brat zadzwonił, że przyjedzie, bo jutro już rano wyjeżdżają i nie chcą dzisiaj po południu do nikogo jeździć. No bo chcą sobie po południu spędzić w domu przed wyjazdem, żeby odpocząć, więc przyjadą koło południa. No to wiecie, to sobie posiedzieliśmy z bratem i bratową. No a teraz dopiero trzecia godzina, a my będziemy myśleć co dalej. Oczywiście jesteśmy po śniadaniu, bo zdążyliśmy zjeść śniadanie, kawę wypić i ogarnąć mieszkanie, zanim oni przyjechali. No ale wiecie jak to jest. Także teraz Was witam serdecznie. Sobotnio, pogoda taka sobie, chmurska, takie zaciągnięte. Przez jakiś czas troszeczkę słoneczko świeciło, ale już znowu go nie ma. Gdzieś tam się czai. Zobaczymy jak będzie później. Jak patrzyłam na prognozę, to przez 2 godziny ma tak być, a potem może coś tam wyjdzie ze słoneczkiem. No a teraz Wam przeczytam kartkę z kalendarza na 4 lipca, niedzielę. Imieniny obchodzi Malwina i Teodor. Przysłowie. Gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda. No. Wiecie o co chodzi, nie? No. Święto jest tylko jedno nietypowe. Święto hot doga. No a cytat dnia to Józef Bułatowicz powiedział: tam się zaczyna przyjemność, gdzie kończy się przymus. I to jest prawda, to jest fakt. Ja tu dzisiaj podlałam przed chwilą, kapie mi to, bo do tej u góry, do tego kwiata to się leje i leje i leje i nic, a potem się okazuje, że to wszystko przelewa przez dziureczki. No. Zimno to chyba nie ma, chyba jest 20 parę stopni, 2, może 3, nie wiem. No i my teraz sobie jeszcze skoczymy do jakiegoś oszo albo gdzieś. No i potem zobaczę, co tam będę w domu dzisiaj robić. No dziwny jest ten kwiatek, powiem Wam, bo tutaj ten też ma tak, że tam gdzie są płatki, gdzie jest pączki, ten to nowe kwiatki wyrastają z tego. No, dobra, to na razie by było na tyle. To do następnego wejścia. No, witam Was wieczorem. Robię sobie dzisiaj chlebek w końcu. Mój z siemienia lnianego z czarnuszką. Tu u góry jest czarnuszka, ale do środka też dałam sporo czarnuszki. A tu mi się będzie robiła herbatka. Znaczy się na razie to tutaj mam tylko zioła. Tak fajnie kolorowo to wygląda. Nasypałam różnych różności. Płatki róż, owoc róży, bezczarny, głuk i te kwiatki czarny, znaczy się czerwonej i białej koniczyny, to jak tam złapałam troszeczkę. No i woda mi się zagotowała i będę teraz zalewać. Skończył mi się filtr w dzbanku, tym filtrującym, i od razu to po czajniku widać. No. Zalewamy. A chleb zaraz do piekarnika idzie. Zaraz sobie tutaj zamieszam. O, tak muszę, sięgam jedną ręką, a drugą to robię tu. O, i tą, i lipka tu jest. O, lipka też jest. Zamieszamy sobie to. I troszkę przycisnę, żeby mi tu nic nie wystawało. Tak. Tak, tylko przycisnę, żeby mi nie wystawało, żeby to się zaparzało. A to już idzie do piekarnika. Zaraz powinna już być na tyle temperatura wysoka, że pójdzie na przyszłą godzinę, bo jak godzinę daje, to mi się wydaje, jest za mało. Potem wilgotne za bardzo w środku jest. Ja daję na przyszłą godzinę,
No i podwójną dawkę, podwójną porcję tego siemienia i wszystkiego innego. Oprócz tego jeszcze, co jest w przepisie, tu Wam zaraz pokażę przepis, może się rozczytacie w tym, to daję też jeszcze mąkę kokosową, bo po prostu taką mam, to dodaję, żeby tak smak troszeczkę polepszyć. No i to, co tutaj mam, ten przepis, to po prostu podwójna porcja. To sobie zatrzymacie i możecie spisać. Ja już zresztą podawałam ten przepis na innych filmikach i one są z hashtagiem chleb z siemienia lnianego albo lniany. To znajdziecie u mnie na kulinarne, w playliście kulinarne. No, teraz zaraz będę to wkładała do piekarnika, herbatka mi się będzie tu zaparzała. A my za chwilę siadamy przy stole i sobie dzisiaj pogadamy o dziurawcu. No witam Was serdecznie w sobotni wieczór. Chlebuś mi się piecze, ziółka mi się zaparzają, także jeszcze trochę i będę sobie piła. No a chleb to jeszcze z godzinę tam posiedzi w tym piekarniku. Dzisiaj nigdzie nie chodzi, znaczy nie mogę powiedzieć, że nie byłam, ale nie chodziłam na spacer. Dzisiaj troszkę pojeździliśmy po sklepach, bo wiecie, w różnych sklepach różne rzeczy ja kupuję, nie? No w Oszole jakoś nie umiem się znaleźć z tymi wędlinami, bo nie znam, jakie tam są. A wiadomo, że nazwy nazwami, a jak macie wypróbowaną jakąś wędlinę, no to wtedy się to kupuje. No więc niektóre rzeczy... Coś mi tu spadło. Niektóre rzeczy w Oszol kupiliśmy. Właściwie do Oszol jechaliśmy, żeby z tym UPC załatwiać, bo ciągle ta pani nie zadzwoniła. No i dzisiaj znowu tam byliśmy. Także ma zadzwonić, a jak do wtorku nie zadzwoni, no to mam dzwonić do tej pani w tym... no tam przy Oszol. Bo tam jest taka jakby agencja UPC, nie? Takie biuro, tutaj takie terenowe, albo jakie, nie wiem, jak to się tam nazywa. W każdym razie tam mam potem dzwonić, to potem zobaczymy, co dalej. No i tak byliśmy i w Carrefourze dużym, bo potrzebowałam do Dilca iść po baterię. To tam byliśmy, od razu weszliśmy do Carrefoura na sklep, potem jeszcze w Lidlu, w Stokrotce, bo chciałam kupić, na siłę chciałam kupić masło w dobrej cenie, w promocyjnej cenie, ale niestety nie udało mi się. Już się ucieszyłam, jak przejeżdżałam koło Lidla, bo tam taki wielki plakat, wielka tablica, że masło po 2,99, jak się trzy kostki weźmie. Tyle, że to było do środy, ale plakat wisi do niedzieli. Bo ja mówię, to wprowadzają w błąd, a ta pani ekspedientka powiedziała, że oni tylko raz w tygodniu wymieniają te plakaty, że w niedzielę, a to trzeba czytać, jak tam jest napisane, że do 30 było, do środy. No, i ale to jest takie, wiecie, człowiek nie zwraca uwagi na te napisy tam, tylko widzi z daleka, że jest masło w promocji, nie? No, także jak tam przyjechałam, nie widziałam żadnej takiej promocyjnej ceny w tym... W tej aplikacji z Lidla też nie widziałam, żeby tam była ta cena. Na wszelki wypadek się zapytałam, no i to się dowiedziałam. A w Stokrotce oczywiście było w takiej fajnej cenie, po 3,50 chyba. Tylko trzeba było wziąć 3 kostki. I to wtedy było w tej promocyjnej cenie, a tam były 2 ostatnie. Z tym, że na zewnątrz, na tablicy było napisane, przy zakupie 2 kostek jest ta cena, a w środku i w gazetce, bo tam gazetka też była, to było napisane, że przy zakupie 3 kostek. Także tak w nas wprowadzają co chwilę w błąd. Człowiek by poszedł, nakupił i tyle, nie? No. Ale mniejsza już z tym. No i to tak, na ogródek już nie zajechaliśmy, no bo jak tu brat troszeczkę posiedzieliśmy z bratem, fajnie się gadało, no to potem, zanim się zebraliśmy, pojechaliśmy do tego sklepu, zanim co, no to troszkę to trwało.
To już na ogródek nie jechaliśmy, tylko przyjechaliśmy do domu zrobić obiad. Właściwie to obiad o kolację. Nawet wam nie nagrywałam tych zakupów, bo to takie wiecie, no tu baterie, tu kiełbasę, bo w Lidlu kupuję tą kiełbasę Pikok, śląską z Pikoka, bo ona jest dobra w miarę. Także właściwie już mamy ją wypróbowaną, to ją kupujemy po prostu, nie? No i to tak. Takie małe zakupki to nawet już nie wyciągałam, bo już byłam naprawdę dzisiaj głodna, także tylko pochowaliśmy to i robiłam jedzenie. Dzisiaj mieliśmy kotlet schabowy i surówkę z białej kapusty, tam z pomidorkiem, tam takie rzeczy, no i mąż miał ziemniaki. No, to tyle. Na spacer żaden nie poszłam, bo jak sobie usiadłam, coś tam chciałam popatrzeć, to mi się tak jakoś śpiąco zrobiło, ale no. Posiedziałam trochę przy komputerze i w sumie już stwierdziłam, że nigdzie nie idę, tylko jak się zerwałam z fotela, no to przyszłam sobie tu zrobić chleb. Przyszłam właściwie nagrywać, ale stwierdziłam, a zrobię w końcu ten chleb, bo się go szybko robi, a nie umiem się za to zabrać. W sumie to jest tak proste, bo to trzeba tylko wszystkie składniki suche wymieszać. W drugim naczyniu tam jajka i wodę, ja dodaję jeszcze, jak mam kefir, maślankę albo jogurt, tak żeby było pół litra płynów na podwójną dawkę, na podwójną porcję tego, nie? No. No i potem to trzeba tylko wymieszać do formy i do piekarnika. Z tym, że na początku mielę sobie ten siemię lniane, bo siemię lniane najlepiej jest, najzdrowiej po prostu krótko przed użyciem zmielić, nie kupować mielonego, bo ona potem wietrzeje, ale też jełczeje. Takie siemię lniane, jak jest już w sklepie zapakowane, zmielone, to nie jest dobre siemię lniane. Siemię lniane trzeba sobie samemu zmielić, bo to musi być mielone na bieżąco i używane. To wtedy jest dobre to siemię lniane. No i tyle, tylko że musiałam to zmielić, nie? Ale to jest chwila, moment, dwie minutki chyba i zmielone. No, także taka sytuacja. Tu sobie przyniosłam laptop, żeby się wspomagać, bo dzisiaj chciałam pogadać o tym, o dziurawcu. No i tutaj jest cała lista właśnie, jak on działa. I tak sobie pomyślałam, po co ja to mam pisać na kartki i potem ledwo to przeczytać, jak sobie tutaj mogę laptop przynieść, nie? No. Dzisiaj sobie tam dałam tam parę kwiatuszków tego dziurawca. Będę się musiała wybrać na dziurawiec. Tam sobie dałam parę takich drobnych takich, wiecie. No, będę się musiała wybrać na ten dziurawiec. Mam nadzieję, że jeszcze w poniedziałek będzie tam jeszcze kwitnął. Nie będzie to już przekwitnięte. No bo w niedzielę tam nie będę po takich chodziła. Spróbuję ubrać sobie adidasy, te moje ciemne spodnie. Jakoś tam może wejdę. Zobaczę, jak to będzie. No a tutaj mam, to już mówiłam wcześniej, co do tego naparu dałam. Także teraz znowu mój Mareczek dzwoni. No i jestem z powrotem. Marek ostatnio ma takie wyczucie, że zawsze dzwoni, jak ja akurat mówię, tutaj nagrywam. Chociaż on nie wie, kiedy ja nagrywam, a ostatnio znowu za późno nagrywam, a miałam wcześniej kończyć, nie? No ale tak już jest. Przy okazji mi się już ta herbata tak zaparzyła, że teraz sobie mogę zalać. Nalać w ogóle. I będzie można pić. A miałam wam mówić dzisiaj o tym, o działaniu, o właściwościach różańca. Jest dużo właściwości różańca, ale ja będę dzisiaj mówiła o dziurawcu. No. Także dziurawiec. Nie wiem, jak ci, którzy nie wiedzą, jak wygląda dziurawiec, to znaczy się, ja wam pokazywałam kwiatki, ale to jeszcze można sobie w internecie zobaczyć, ale też jest dobrze, jak się listek weźmie pod światło, to tak jakby był ponakłuwany ten listek szpilką, takie są dziureczki, chyba od tego jest ta nazwa. I z dziurawca można robić nalewkę, napar i olej dziurawcowy, który jest, jakby tak kupić, to jest bardzo drogi i często jest taki jakby, no, jakby to powiedzieć, nie spełnia tych warunków, bo
Olej dziurawcowy powinien być robiony ze świeżych kwiatów dziurawca. I on jest wtedy czerwony. A często można kupić olej dziurawcowy i on jest taki słomkowy, taki nijaki kolor. I on jest wtedy robiony, jest z dziurawca robiony, ale jest z suszonego ziela robiony. Tak się dowiedziałam. Także taki dobry olej właśnie dziurawcowy to musi być czerwony. No, to jakby tak, jakbyście sobie po prostu nie mieli gdzie nazbierać tego i sobie zrobić, to trzeba patrzeć, żeby był czerwony. No i ten taki olej dziurawcowy, tak zaczynam Wam oczywiście znowu od tyłu, ale ten olej dziurawcowy, on jest dobry na wszelkie reumatyczne takie bóle, kostki, kolana jak bolą, albo jak są jakieś rany, jakieś skórne zmiany takie, wiecie, chorobowe jakieś takie, tylko nie mogą być rany, nie mogą być zranione tamten, ale jakieś takie, teraz chyba powiedziałam, że rany, ale nie mogą być rany, nie? Jakieś skórne coś tam, że się coś źle tam goi czy coś, tylko nie taka świeża rana. To się tym smaruje, naciera, te kolana czy te stawy ogólnie to się kilka razy dziennie naciera tym. A olej dziurawcowy robi się w taki sposób, że połowa kwiatów, połowa słoja kwiatów, ale nie ugniecionych i te kwiaty się same kwiaty tylko zrywa. Właśnie połowa słoika kwiatów, potem się to spryskuje spirytusem, bo tam jest taki środek, zapomniałam jak się nazywa, ale to właśnie barwi na czerwono. I w ogóle to się to dopiero, to się nie rozpuszcza w wodzie ani nic, tylko to w spirytusie się, w alkoholu się wydobywa z tych kwiatów. Trzeba to spryskać dobrze tym alkoholem, najlepiej spirytusem, począsać, żeby to się wszędzie dobrze wyrównało i olejem albo słonecznikowym stłoczenia na zimno, albo z pestek winogron chyba, gdzieś tam słyszałam, to jest taki nielniany na przykład, taki lekki ten olej musi być, żeby się fajnie potem smarowało, nie taki gęsty, tłusty, bo lniany jest taki raczej, a poza tym lniany szybko jełczeje. A ten olej, jak się to zaleje, to potem przez parę miesięcy na słońcu musi to stać. Jak jest tylko słoneczna pogoda, to nam na balkon czy na taras, to zależy co tam macie, czy do okna wystawiać, żeby to właśnie było na słońcu. No i tym olejem się zalewa te kwiaty powyżej tego, nie? Tak, żeby był pełny prawie słoik. I to po kilku miesiącach się robi takie, no po jakimś tygodniu już się chyba czerwone robi. Jeszcze nie robiłam, tylko tak jak oglądałam różne takie te i chcę sobie właśnie w tym roku zrobić, jak nazbieram tyle kwiatów, bo podobno wszędzie rośnie dziurawiec, a ja tak jakoś nie mam szczęścia do tego dziurawca. Ostatnio wczoraj widziałam tam i będę próbowała tam się jednak dostać i nazbierać sobie tych kwiatów, bo te kwiaty są dobre właśnie na nalewkę, na ten olej, a tak rośliny od połowy, no tak jak jest kwiatostan, nie? To sobie można ścinać i suszyć na pary, na herbatkę po prostu z dziurawca. No, także ten olej, ja potem chyba jeszcze Wam tam mniej więcej napiszę albo jakieś zdjęcie wkleję z tymi, co, jakie tam mniej więcej te proporcje są. Nalewkę to też jest dobrze robić, bo w tym alkoholu się tam te niektóre... No, wiecie co, to co w środku jest w tych kwiatach się rozpuszcza, bo nie wszystko się we wodzie rozpuszcza, tak żeby napar się napić taką herbatkę i to podziała. I te antydepresyjne raczej chyba to jest wyciąg alkoholowy. To wiadomo, że tego się potem nie pije na litry, tylko tam łyżeczkę tej nalewki, czy ile się pije, jeśli chodzi tak, żeby to antydepresyjnie działało, uspokajająco. Chociaż gdzie nigdzie czytałam, że uspokajająco to herbatka też działa. Tylko to może te antydepresyjne to musi być wyciąg. W każdym razie można zrobić nalewkę i to też chyba tam wpiszę Wam, jakie proporcje mniej więcej są na tą nalewkę. Nalewkę, olej, napar i chyba odwar, ale nie wiem na co ten odwar się stosuje. No a działanie
od tego powinnam zacząć. Teraz patrzę, czym się nagrywa. Chyba tak. Miejmy nadzieję, nie? Tyle bym się nagadała, a to bym się nie nagrywało. Czekajcie. No nie, nagrywa się. I dziurawiec ma takie działanie, teraz wam powiem. Ściągające, rozluźniające, przeciwzapalne, żółcio- i moczopędnie. Dobre jest przy kamicy nerkowej, w jakichś bólach żołądka. Właśnie, żeby było przeciwwzdęciom i wiatrom, to się pije po jedzeniu. Zaraz po jedzeniu. Znowu na jakieś inne te dolegliwości przed jedzeniem. Taki napar. Działanie przeciwdepresyjne i uspokajające, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, antyseptyczne, antybakteryjne, robakobójcze i gojące. No, jeszcze tutaj wam powiem, że już starożytni uznali dziurawiec za wszechstronne lekarstwo. Jego stosowanie zaleca się w przypadkach takich schorzeń jak choroby wątroby i dróg żółciowych, zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, jak nieżyty żołądka i jelit, wzdęcia, biegunka, wrzody żołądka oraz dwunastnicy, choroby układu moczowego, w tym kamica, tak jak mówiłam, niezależnie od umiejscowienia złogów, dna moczanowa, zaburzenia krążenia, nadciśnienie tętnicze, kruchość naczyń krwionośnych, to też je chyba tak wzmacnia, reumatoidalne zapalenie stawów, stany niepokoju, wyczerpania nerwowego, obniżenia nastroju, zaburzenia depresyjne, wahania nastroju towarzyszące menopauzie, bezsenność, migrenowe bóle głowy, zapalenia jelita grubego, pęcherza moczowego, nerek, nowotwory, inne przewlekłe choroby wyniszczające organizm, schorzenia dróg oddechowych jak angina, przeziębienie, grypa, zapalenie oskrzeli, dolegliwości płucne, astma. No a zewnętrznie właśnie jako takie na okłady. Ziele dziurawca stosuje się nie tylko doustnie w postaci naparów, odwarów czy nalewek. Nadaje się on także do użytku zewnętrznego. I można nawet okłady robić nasączonym naparem dziurawca. No, albo właśnie te z tym olejem, nie? Tylko na ten olej to trzeba poczekać, bo to tak z 3 miesiące trzeba czekać. Tak samo nalewkę też z 3 miesiące trzeba czekać, aż to dojrzeje. No ja wam tutaj powiem, jak tutaj mam napisane, no na napar jest 2 łyżki ziela, to zarazem z tymi kwiatami, nie? Na 2 szklanki wrzątku i to 20 minut się ma parzyć i pod przykryciem i pije się 3 razy dziennie po pół szklanki, jeśli już tam coś dolega, nie? No. I to przynajmniej minimum trzeba stosować przez 6 tygodni. No. A nalewka to jest 50 gram kwiatów lub 100 gram świeżo rozkwitniętych młodych pędów, tak jak są zakwitnięte, razem z tymi pędami uciąć. Włożyć do słoja i zalać pół litrem alkoholu o mocy 70%. Odstawić to na 2 tygodnie, po tym czasie zlać, wycisnąć z tych kwiatów to i nalewkę przecedzić przez, na przykład przez gazę, a następnie dodać 100 gram płynnego miodu. Odstawić napitek na minimum 3 miesiące, żeby dojrzał. No, a o tym wam już też mówiłam. Także no, dużo właściwości ma i tak by, jak, to by można cały program jakiś telewizyjny zrobić, albo nie wiem, godzinny wykład o działaniu i tam zastosowaniu dziurawca, jak chyba i o każdym takim zielu. No, także teraz tylko mieć możliwość nazbierania tego dziurawca, nie? Ja w jednym miejscu znalazłam, chciałabym iść na pola tam zobaczyć w tym miejscu, co w zeszłym roku było, ale nie wiem, czy Wiki ze mną pójdzie tam, a sami tam iść troszeczkę się tak cykam.
No, także nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Chciałabym nazbierać tego, żeby zrobić sobie ten olej, bo taki olej nam by się przydał. Mąż tam ma jakieś potłuczenia często łokcia, kolana, jak tam w pracy, wiadomo, jak to w pracy jest, nie? To by się mu to przydało, takie coś. Pycha. Lubię ziółka, bardzo lubię ziółka. No. I to tak by się to przydało mieć w domu. Już teraz mi się przypomniało o tym zielu, bo w zeszłym roku już o tym oglądałam, ale to było już późno na zbieranie i tylko troszeczkę tych kwiatków zebrałam, to ani się nie zabierałam ani za żaden olej, ani inne rzeczy. No a tak może będę mogła też i tą nalewkę zrobić. No to by też było dobre, nie? No zobaczymy, ile mi się uda nazbierać tego przede wszystkim. Przede wszystkim w ogóle takie zioła trzeba zbierać albo do kosza wiklinowego, albo do papierowych toreb. Ja zbieram do papierowych toreb, no bo wiecie, jak do takiego kosza, to tak fajnie gdzieś pojechać do lasu, czy gdzieś samochodem wysiąść i z tym koszem. Ale ja będę z tym koszem przez osiedle szła, wiklinowym na przykład, nie? A tym bardziej, że ja nie mam dużego kosza, tylko takie małe jak na święconkę, no to bym trochę śmieszniej wyglądała. No. I tak. A teraz wam powiem o takiej sytuacji, której dzisiaj mi brat opowiadał. Tam w rodzinie w Niemczech miało to miejsce. Jedna osoba z naszej rodziny musiała iść do szpitala, bo coś się działo, że traciła się krew. Coś było nie tak. No i żeby to sprawdzić, wyobraźcie sobie, tam mają taką technikę, pewnie u nas też jest ta technika, tylko że na pewno nie z NFZ-u, a tam właśnie to było z NFZ-u, to właściwie chodzi o moją ciocię. No i tak nie wiecie, jak się nazywa, to mogę mówić. W każdym razie tam normalnie ubezpieczenie, bo ona tam mieszka już 30 albo 40 lat, 30 parę. No i właśnie trafiła do szpitala, bo jej się krew. Gdzieś już zaczęli podejrzewać, że to jakaś, wiecie, anemia, jakieś coś, białaczka albo coś, były już takie podejrzenia, o ile się nie mylę. I to już było takie, wiecie. No ale zrobili jej badania. No i do tego badania wykorzystali kamerkę. Tyle, że tą kamerkę ona połknęła w kapsułce. Ta taka malutka kamerka, że to się zmieściło do kapsułki, takiej jak tabletka, ona to połknęła i ta kapsułka idzie wszystkimi jelitkami, no wszystkim, no całą drogą pokarmową, nie? I cyka masę zdjęć. Nie wiem, oni to chyba od razu na komputerze chyba widzą, nie wiem, czy to od razu widzą, czy dopiero jak ją wydobędą, tą kapsułkę. Już nie kapsułkę, tylko samą kamerkę. No i tak idzie, aż dojdzie do wydalenia po prostu, nie? A żeby jej nie utracić tej kamerki, bo ta kamerka musi, ona jest wielokrotnego użytku, można by powiedzieć, no to wtedy pacjent musi robić na basen, żeby oni tą kamerkę znaleźli. No, także to nie jest takie apetyczne, ale no wiadomo, że ta kamerka jest wtedy podobno dezynfekowana, myta, dezynfekowana, no nie wiem, co tam jeszcze. I jest znowu do kapsułki zamykana, żeby następny pacjent kapsułkę łyka, nie tam, wiecie, bo to tak obrzydliwie się wydaje, ale jak ten drugi pacjent nie wie, no to wiecie, no to łyka tabletkę jakby i mu robi zdjęcia. I przez to właśnie tą techniką znaleźli tej mojej cioci, że miała jakąś dziurę w jelicie gdzieś tam, w którymś z jelit, nie wiem, czy w cienkim jelicie chyba, gdzieś w jakimś miejscu zlokalizowali tą dziurę i tamtędy jej ta krew miała ubytek krwi. No. No i potem, jak to mój brat powiedział, potem zastosowali taki zestaw naprawczy jak do opon. Oczywiście się śmiał, bo mój brat to jest bardzo śmieszek, bardzo ma duże poczucie humoru. No i zastosowali zestaw naprawczy, że też coś tam musiała połknąć i to właśnie te jelita tam w tym miejscu zakleiło, zszyło, zakleiło, nie wiem, co to tam zrobiło. W każdym razie to uszczelniło te jelita. No i po długim, długim czasie moja ciocia wyszła wreszcie ze szpitala. No, także taka technika tam jest
U nas to jeszcze daleko do tego. No na pewno takie już tutaj u nas robią rzeczy, tylko że my normalnie tego nie wiemy. Jakby ta ciocia była pewnie z NFZ-u w naszym szpitalu, to podejrzewam, że tego by jej nie zrobili, bo to ileś tam tysięcy kosztuje. Niby to operacja taka, no w sensie, że ta kamerka i to wszystko, nie? I tak bez, wiecie, ani nie musieli otwierać, bo ja tak myślałam, no dobra, znaleźli tą i co teraz, to pewnie ją tam, wiecie, rozcięli, bebechy wyciągli, poszywali i tyle, nie? A mówicie, że nie, to tylko taki zestaw naprawczy jej tam wsunęli. Połknęła po prostu i to jej to zrobiło. No i opowiadałam to mojemu Markowi przez telefon właśnie teraz, jak przed chwilą, jak żeśmy rozmawiali. Ale też, i on się, najpierw się zaczął śmiać, potem strasznie go to obrzydzało, wiadomo, bo to jest takie się wydaje obrzydliwe. Najlepsze jeszcze było to, że ciocia połknęła to, robiła jej tam te zdjęcia, ale długo zanim to wyszło. A pacjentka obok ponaglała to moją ciocię, żeby wreszcie poszła się załatwić, żeby jej to, bo ona czeka na tą kamerkę, nie? Nie wiem, czy tak rzeczywiście było, czy to już jako taki, wiecie, anegdotka, ale no, to było śmieszne i takie, no, troszkę obrzydliwe, nie? No i to Markowi opowiadałam, to on tam, tu i tak dalej, nie? No i się pyta, co tam dalej słychać. No ja mówię, że Wiki sobie dzisiaj naderwała paznokieć. Boże. On nie mógł tego słuchać, że Wiki sobie naderwała paznokieć, że to potwornie boli i w ogóle on już widział tam masę, może krwi i w ogóle nie wiadomo co jeszcze i ten ból, nie? A jej tam w ogóle krew nie leciała. W tym momencie, jak sobie naderwała ten paznokieć, to nawet tego nie poczuła, tylko teraz jej to bardzo pulsuje. I haczy jej. Także jej zrobiłam taką pacynkę na ten palec, żeby jej to nie haczyło, żeby to trochę ściągnąć, nie? Ale i tak jej to pulsuje. I on mówi, dobra, to ja już wolę słuchać o tej kamerce, jak ona przechodzi przez ten układ pokarmowy, niż o tym paznokciu. Tak, no i to tak. Takie dzisiejsze wydarzenia, takie dzisiejsze opowieści dziwnej treści. Wam to mówię, nie wiem, czy ten vlog znowu nie będzie za długi, ale ja już nie będę się przejmowała, bo ja się ciągle przejmuję, że będzie za krótki, potem, że będzie za długi i ciągle tylko się przejmuję tym, jakiej długości będzie mój vlog. A najważniejsze jest to, co w tym vlogu jest. Jak się komuś nie będzie podobał w całości, to sobie poogląda, albo nie będzie miał czasu, poogląda sobie w częściach. No, a jak jest znowu za krótki, to niektórzy piszą, że krótki vlog, że to za mało tego jest, nie? No. Także mam nadzieję, że będzie taki w sam raz. Dzisiaj nic takiego się nie wydarzyło, żebym gdzieś jeździła, coś wam miała do pokazywania. Także o tym dziurawcu wam troszkę opowiedziałam. W sumie to nie jest tak dużo. No ale jak, na jakie zaburzenia, kiedy się bierze ten napar przed jedzeniem, kiedy po. No, jak na zapalenie żołądka, czy tam stany zapalne żołądka, to pewnie na takie bóle żołądka, to pewnie przed jedzeniem. Ale żeby tych wzdęć nie było, to po jedzeniu. Ale to wszyscy macie dostęp do internetu, skoro mnie oglądacie. I to też sobie można znaleźć dodatkowo, jakieś dodatkowe informacje, nie? No. Także ja sobie w zeszłym roku troszkę tych kwiatów nazbierałam i jak były takie zimowe, bardzo ponure dni, to sobie dodawałam do herbaty, bo to tak mi się wydawało, że tak się lepiej czuję. I chyba dobrze to sobie robiłam, bo to też i na menopauzę dobrze działa, czyli też na te nastroje, na te wahania nastrojów może dobrze działa. Także no choćby tylko z tego względu właśnie nie zaburzenia, ale te jakieś może nawet nie depresyjne, bo nie każdy ma depresję, nie? Ale jak tam na bezsenność, na tą menopauzę, na te pogorszenie nastroju, to takie herbatki wieczorem, to się zwłaszcza wieczorem pije, to dobrze sobie taką herbatkę wypić z tego dziurawca. No ja ten dziurawiec bardzo krótko stosuję, dopiero w zeszłym roku to odkryłam. Wcześniej mi się wydawało, że to jest tylko na wątrobę zioło, że to tak nie potrzebuje tego, ale
odkryłam właśnie, że to ma takie duże działanie, takie szerokie spektrum tych działań. Także to trochę dobrze byłoby sobie nazbierać przede wszystkim dużą ilość tego zioła. No, dużą ilość w sensie wystarczającą, żeby starczyło i na nalewkę, i na ten olej, no i tak do herbatki, do suszenia, nie? No. A teraz będę już kończyła, bo za chwilę powinien mi mój piec pikać, że już mi się pieka, że mi się już chleb upiekł. No. To będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że nie mówiłam zbyt chaotycznie tego wszystkiego, że coś z tego zrozumieliście. No ale znowu mi Marek przerwał. No i to takie wszystko pokopane potem jest. No. No ale ja się cieszę, jak on dzwoni, bo z nim mam przynajmniej kontakt codzienny. On codziennie dzwoni. Mieszka bardzo daleko, ale dzwoni codziennie. No. A niektórzy to w ogóle nie dzwonią. Są takie przypadki, że w ogóle z rodzicami się nie kontaktują. No ale to już ich problem, nie? No. W każdym razie ja się cieszę, że Marek dzwoni często, że mamy taki kontakt, że się tam rozmawia po pół godziny, po godzinie, relacja z dnia. Trochę się posiemiejemy, co tam nowego słychać, co tam się usłyszało, czy coś. Mimo tego, że on i tak ogląda te vlogi potem, nie? On ich może nie ogląda, tylko też i słucha. To, bo przynajmniej wie, co się dzieje u nas. No i jak ostatnio przyjechał, to mówi, wiesz, jak się dziwnie się ciebie ogląda w realu. No, także no. A też to dlatego to też mniej więcej, między innymi robię te vlogi, no bo kontakt jednak te dzieci moje, chociaż daleko mieszkają, to mogą mieć wrażenie, że mają bliski kontakt z mamą, nie? No. No i na pamiątkę, jak się jakieś wydarzenia też filmuję, bo wiadomo, że wszystkiego nie filmuję, tak jakieś prywatne rzeczy się nie filmuje tak, żeby na vloga dawać, ale jakieś takie, które można dać na vloga, to też jest potem fajna pamiątka po jakimś czasie pooglądać. Ja na przykład sobie myślę, że będę musiała wrócić do moich vlogów, vlogmasów, popatrzeć, co to tam gadałam w zeszłym roku. No bo trzeba będzie już niedługo to się tak wydaje, ale ten czas tak leci, pomyśleć nad tym, co w tym roku robić, nie? Może coś tam by ulepszyć albo co, no zobaczymy, jak to będzie. No. Ale ten sam już nastrój potem jest w tych, są te vlogmasy, czy oktober, co to, no wiecie, te październikowe vlogi. No. Także to jest fajna taka pamiątka. No, ale nic, miałam kończyć, a ja znowu kończę, ten znowu mnie zaskoczy pikanie pieca. To dziękuję Wam za ten czas poświęcony, jak zwykle, na oglądanie, słuchanie mojego vloga. Dziękuję Wam za łapeczki, subskrypcje i komentarze. Ostatnio się troszeczkę opuściłam w tych komentarzach. Oczywiście wszystkie czytam i serduszkuję, bo jak jest poserduszkowane, znaczy, że jest przeczytane. Ale nie zawsze odpowiadam, tak czasami rano poodpowiadam, a potem w ciągu dnia to sobie myślę, a to później odpowiem, a potem się robi późna, ciemna noc, oczy na zapałki i już potem nie odpowiadam na te komentarze. No ale pisaliście, że nie macie mi za złe, także no. A jeszcze miałam odpowiedzieć też jednej z Was, chyba Małgorzata mnie się pytała, o ile się nie mylę, o tam kwiat czerwoną koniczynę. Ja ile się daje i jak często się to pije. Ja po prostu, jak miałam dużo, w zeszłym roku miałam dużo tej koniczyny, to sobie taką małą garść zaparzałam tutaj. Często też coś, jeszcze jakieś inne ziółka, bo ja lubię sobie pomieszać. Inne też dawałam. No i tak sobie piłam to przeważnie wieczorem albo rano. Taki to jest tak na dwa kubki. Wypijałam to sobie i mi to dobrze działało. Teraz jak ja tak mam malutko, to tylko po parę kwiatków daję, to nie ma takiego działania jak pika, jak kiedyś, jak w zeszłym roku miało. Muszę wyłączyć. No już wyłączyłam, za chwilę będę wyciągać ten chleb, to jeszcze może Wam inkę pokażę, no ale muszę go najpierw patyczkiem dziabnąć. Także wracając do tej herbatki, dobrze, mi się wydaje, lepiej jest więcej dać tego kwiatu niż mniej, jak się ma dostęp, nie? Bo jak kupiłam ten kupny, to ten kupny kwiat, on nawet był taki jakiś szary, nijaki.
Te moje były takie, no ten fiolet taki, no uschnięty fiolet, ale to był taki, jeszcze ten kwiat miał jakiś kolor. A te kupne, jak kupiłam, to już nie było w formie kwiatu, tylko to takie rozwalone, jakby ziarenka to wyglądało i to było takie szare, bez koloru takie. No i myślę, że to też nie miało takiego działania, bo tego tam sobie dawałam łyżeczkę czy więcej, a to mnie nie miało, nie odczułam takiego działania, jak z tych kwiatów, co sobie sama pozbierałam. Bo ja sobie na świeżo robię, na bieżąco, jak mam te kwiaty, to na świeżo je zaparzam, a to, co mam więcej, to sobie suszę, żeby mieć na później, nie? No. Ale teraz to się już naprawdę będę żegnała. Życzę Wam miłej niedzieli, spokojnej, pięknej niedzieli, no i wszystkiego dobrego, nie? No. To dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o łapkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu. Nie zapomnijcie też o tym dzwoneczku. No i co? I do jutra, nie? Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Przyjdźcie znowu. Pa! No i tak wygląda chleb mój. Świeżo wyciągnięty z piekarnika. Tyle, że ten papier odwinęłam i jest fajny. Jest ze słonecznikiem, z dynią, pestkami dyni i z czarnuszką. Tak pooceniam, żeby on tu ma taką, widzicie. No i niech on sobie teraz stygnie. Jutro już sobie będę mogła kromeczki. No kromeczki to takie... O, takie kromeczki będą nie za duże, no ale... No tam już w środku będą większe, nie? Wiadomo. No jutro Wam pewnie, jutro albo pojutrze pokażę, jakie kromeczki wyszły, ale takie jak zwykłe, jak ze zwykłej keksówki, bo ona była wypełniona cała. No. I także życzę Wam miłego dnia i do następnego vloga.